Hej wszystkim, tu Maja, witajcie na kanale Z Kopyta Wjeżdżam. Dziś nagrywam dla Was vloga, w zasadzie dzisiaj i jutro. Ponieważ mam Wam do przekazania dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, zmieniłam stajnię. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to już zapewne o tym wiecie, a jeśli nie, no to właśnie dzisiaj Wam o tym opowiem. No a drugą sprawą jest ta oto wielgachna paczka od Equesta. Tak jak tutaj już widzicie, niestety nie mogłam się oprzeć i rozpakowałam ją jeszcze przed kamerą, więc teraz Wam pokażę, co tutaj w niej się znajdowało. No i pojedziemy zaraz do stajni, żeby przetestować te rzeczy, no i odpowiem Wam o najnowszej limitowanej kolekcji. No więc pierwszą rzeczą, którą znalazłam w parce, jest taki liścik do nas, do influencerek, także Wam jej nie będę czytała, bo to chyba bardziej prywatne. Tak, drugą rzeczą są bryczesy letnie, takie leginsy. I tak, generalnie są granatowe, mają długi silikonowy lej. I taki śliczny napis Equest z boku. Ja widziałam je na zdjęciach, wyglądały genialnie, więc się nie mogę doczekać, jak je przymierzę. I oczywiście później zobaczycie, jak na mnie będą wyglądały. Kolejną rzeczą jest worek. To jest z kolekcji Melange. I to jest kolor niebieski. Mi bardzo zależało na tym, żeby worek był wodoodporny. Bo jednak często się worek zostawia gdzieś przy koniowiązie czy na placu, przynajmniej ja tak robię. No i potem jak jest mokro czy tam pada, no to wodoodporny worek to jest coś genialnego, więc mam nadzieję, że się będzie sprawdzał. Wygląda ślicznie, więc mam nadzieję, że będzie mi długo służył. No i tutaj kolejne rzeczy już wiszą w moim wieszaku w pokoju. I jest to... Czaprak, w zasadzie dwa czapraki. Pierwszy jest z poprzedniej limitowanej kolekcji, kolekcji Black and White. To jest oczywiście właśnie Black. No a drugi czaprak jest to totalna petarda, bo jest to czaprak z najnowszej limitowanej kolekcji od Equesta. Jest to wzór Gwiezdna Rozkosz, zaprojektowana przez Mizerkę Equine, która również razem ze mną jest influencerką Equesta. Więc już się nie mogę doczekać, aż przetestuję ten czaprak. Do tych obu czapraczków mam nauszniki. To jest rozmiar full. I właśnie to jest do Gwiezdnej Rozkoszy, to jest do Blacka. No i co? No więc ja się pakuję do stajni, no i ruszamy na test. Okej, a więc może zacznę od tego, dlaczego w ogóle zmieniłam stajnię i dlaczego zmieniłam ją właśnie na tę. Myślę, że tutaj sprawa jest prosta. Po prostu przymierzamy się teraz do zakupu konia. Już od dłuższego czasu właśnie szukam różne, znaczy przeglądam różne ogłoszenia i oglądamy konie. A skoro kupujemy konia, no to przydałaby się również jakaś stajnia, gdzie ten koń by miał stać. Jakiś pensjonat najlepiej. No i zapytalibyście, dlaczego nie stajnia ulkowy? Tam, gdzie jeździłam teraz przez parę ostatnich lat. No i tutaj powiem Wam, że po prostu jest to fajna stajnia jako szkółka i naprawdę jak do nauki jazdy to jest bardzo fajna opcja. Ja tam się bardzo wiele rzeczy nauczyłam i no stoi tam turawa, także ja naprawdę uwielbiam tam być. Jednak jako, że już teraz będę jeździła na moim koniu, no to szukaliśmy czegoś innego, jakiegoś pensjonatu. No i właśnie padło na tę stajnię, którą właśnie tutaj widzicie. Jest to stajnia w Boroszewie, nazywa się stajnia Gajcy Końskie Marzenie. Ja w tej stajni już jeździłam. 3 lata temu jeździłam tam przez 2 lata, także już znałam właścicieli stajni, trenerów i generalnie jak to wszystko wygląda tam. Ta stajnia zdecydowanie bardziej jest pensjonatem niż taką typową szkółką, bo w zasadzie prawie wszystkie konie są tam prywatne, po prostu osób, które trzymają tam konie. Normalnie trenują i z nimi tam sobie siedzą, jednak nie ma tam za wiele koni takich do nauki jazdy. No ale właściciel stajni ma również 2 albo 3 konie takie szkółkowe. Właśnie jednym z nich jest Remik, którego tutaj widzicie. No i możemy teraz przejść do drugiej części filmu, czyli do czegoś bardzo fajnego, a mianowicie
Powiem Wam troszeczkę o najnowszej kolekcji limitowanej marki Equest. Tak jak już widzieliście u mnie wzór, który ja posiadam, nazywa się on Gwiezdna Rozkosz. Zaprojektowany jest on przez Mizerkę z kanału Mizerka Equine. Na pewno dobrze znacie. I są poza jeszcze tym wzorem dwa inne wzory, które noszą nazwę Różowa abstrakcja oraz egzotyczny ogród. Także ja już Wam wstawiam tutaj zdjęcia, jak wyglądają te czapraszki. Będą one oczywiście w standardowej rozmiarówce, czyli wszechstronne, ujeżdżeniowe oraz skokowe łezki. No i będą one kosztowały 149 zł, więc myślę, że jest to całkiem niezła cena, jak na takie dobre czapraki. Jak zapewne już wiecie, ja od zawsze jestem największą fanką właśnie czapraków equestowych. No wiadomo, że marka ma rzeczy słabsze, gorsze. Ja na przykład najbardziej uwielbiam po prostu te czapraki. Oraz też jeszcze jedną rzecz, o której powiem Wam w późniejszej części filmu. A na przykład mniej lubię nauszniki, pod którymi dosyć uszka konia się pocą. No ale czapraki to jest totalna petarda. Także ja naprawdę mega polecam kupić, a na pewno już przetestować sobie taki czapraczek. No i oczywiście standardowo będą również w tej limitowanej kolekcji nauszniki w rozmiarach full i cop w cenie 59 zł, więc fajnie można sobie skompletować taki właśnie zestaw, jak ja mam. Dodatkowo do tego będą również worki jeździeckie za 59 zł oraz nerki za 49 zł. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście najważniejsze to nie przegapcie premiery tej cudownej kolekcji, która już w ten piątek, 18 października, czyli zapewne dzisiaj, o godzinie 18 pojawi się w sklepie. No to teraz już zaczynamy nasz trening i to na nim się skupimy. A dokładniej jeszcze na początku o remiku powiem Wam dwa słowa. A więc jest to konik już w dosyć podeszłym wieku. Jeszcze oczywiście ma bardzo dużo energii, skacze, chociaż już bardziej rekreacyjnie chodzi i bardziej właśnie pod szkółką. Jednak właśnie dla osób takich jak ja, które się jeszcze uczą, to on jest idealny. No i właśnie jak ja jeździłam teraz parę razy w tej stajni i jeszcze teraz pewnie nieraz tam na nim pojeżdżę, to właśnie na nim odbywam moje treningi. No i jest to konik, który ma przeszłość sportową i to skoczka. Także jeśli chodzi o naukę skoków, to on jest do tego idealnym partnerem. Ciekawą rzeczą w tej stajni jest to, że prawie wszyscy, jak nie w ogóle wszyscy, jeżdżą w stylu naturalnym. Remik również potrafi chodzić na halterku, jednak ja jak na razie jeździłam na nim na ogłowiu z wędzidłem. Ale kto wie, może w najbliższych dniach spróbujemy również dogadać się z halterkiem. No i jako, że dopiero się z Remikiem poznajemy, to jeszcze za bardzo nie szalejemy, tylko tak wszystko raczej na spokojnie. Bo też nie chcę mu zrobić krzywdy, bo jednak on troszeczkę inaczej reaguje na pomoce niż ja dotychczas się uczyłam. No ale powolutku, powolutku jakoś próbujemy się dogadać. No i ćwiczyliśmy dzisiaj, na przykład tutaj zaczęliśmy od lotnej. Lotna w galopie na początku wychodziła nam dosyć koślawie, jednak później doszliśmy do powiedzmy w miarę etapu. Później skoczki, zaczęliśmy od takiego drzewa przewróconego u nas na placu, takiej kłody. Później szereg, zaczęliśmy od drągów. Później był taki, powiedzmy, drąg na oponkach, dwie fule i skok. Później tą drugą przeszkodę podwyższaliśmy. Myślę, że tak doszliśmy do może maksymalnie 70 centymetrów. Skupiałam się najbardziej dzisiaj na tym, żeby dobrze pracować dosiadem, bo cały czas zresztą Wam powtarzam, że nad tym od już długiego czasu pracuję. No a później przeszkody połączyliśmy w taki powiedzmy mini parkurek, czyli drąg, drąg, przeszkoda i szereg. Także takie małe coś, żeby się trochę powygimnastykowywać. No i ostatnią rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, to bryczesy. Tak jak mówiłam, moją ulubioną rzeczą z Equesta zdecydowanie są czapraki. Jednak na drugie miejsce wskoczyły teraz bryczesy. Myślę, że szczerze mogę Wam je polecić, bo
W zasadzie to nie widzę u nich żadnych minusów. Są mega, mega wygodne. Mają pełny silikonowy lej, który naprawdę super się sprawdza. No i są prześliczne. Po prostu mi się bardzo podobają, jak wyglądają. Jeździłam w nich właśnie na razie tylko godzinę, więc jeszcze będę je testowała, ale jak na razie mogę je naprawdę bardzo pozytywnie ocenić. No i generalnie są dobre czasy letnie, takie leggingsy jeździeckie. Ale już wam mogę zdradzić, że Equest już produkuje wersję zimową, także ja już się nie mogę doczekać No i jak testu. widzicie z treningu również jestem bardzo zadowolona. Mega byłam dumna z Remika, bo spisał się naprawdę świetnie. Nie spodziewałam się, że po tak krótkiej relacji z nim uda nam się tak wiele zrobić. Oczywiście, że nie było idealnie. Mamy nad czym pracować. Jednak jak widzę postęp na nim z dnia na dzień, to naprawdę jest to ogromna motywacja i bardzo się cieszę z dzisiejszego treningu. Zobaczcie, jak Remik tu się spocił pod popręgiem, aż jest spieniony. A tu, gdzie był czaprak, jest po prostu suchutki. Tutaj nic nie ma. Tu, gdzie było siodło, jest lekko mokry, ale po prostu jestem w szoku, jak ten czaprak wsiąknął, wchłonął pot. Słuchajcie, jest październik, a my jesteśmy z Zuzią w krótkich rękawkach. Jest tak gorąco. No. Czaprak! Czaprak, koń! O! Pogaduszki sobie Zdanie mi urządza. odpowiedziała. A! Z klaczami sobie pogaduszki urządzasz? A to nie jest to jest karot z tej do jazdy naturalnej. Cześć, serbol! Nie dostaniesz już więcej resztę dla bułata. Hejka, mordko! Stają sobie mordziagi na samym końcu pastwiska. Widzę jego zadek. Przypincie. Jakie mordziaczki. Dalej nie dało stanąć. Okej, a więc to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie koniecznie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Najbliższy film pojawi się już niebawem na kanale, bo jest już prawie gotowy, także wyczekujcie. A ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, także trzymajcie się i cześć!